Witajcie, witajcie na moim kanale Photographic The Walker. Jesteśmy w moim aucie. Stoję na parkingu, nie jadę, więc mogę się nagrać. Chciałem poruszyć ostatnio gorący temat, właśnie Nikona Z6. Mamy północ, jesteśmy w Irlandii Północnej, niedaleko Belfastu. Chciałem wam powiedzieć, czemu nie kupię Nikona Z6, czemu on w najbliższym czasie nie trafi pod moje strzechy, bo ma taki sam beznadziejny ekranik jak ZF, gdzie poczytają mu się przyciski, jak w każdym porządnym samochodzie, a nie ma 32 milionów pikseli. I ten wizjer jest zbyt jasny. Ale tak serio, to nie dlatego. To są takie najczęściej podawane przykłady, co fascynuje opowiadających, że jest ten beznadziejny ekranik otwierany na bok, jak ZF czy D5300. Pamiętam od początku wszystkie serie Z6, Z5, Z9 były objeżdżane za to, że nie mają tego ekraniku otwieranego, bo influencerzy, co nagrywali te wszystkie posty, co się lubią nagrywać sami i nie mogli z tego skorzystać, bo przecież nam o tych aparatach mówią influencerzy, którzy po prostu z tego żyją. No i to było dla nich niewygodne, że się nie mogli tak z niego nagrać i to było takie straszne, to wszędzie było w tych mediach, że to jest takie straszne, że ten R6 to ma tak wspaniale, bo ma ten ekranik, a Z6 nie ma, Z9, Z8 nie ma, że w końcu ZF dostaliśmy ten ekranik. No i ludzie byli zachwyceni, że dostaliśmy ten ekranik, no i Nikon poszedł za ciosem i pewnie mam dlatego też Z6, oby Z9 go nie dostał. O Boże, ale większość osób, co tego aparatu Z6 używa, to jednak używa do zdjęć i kręci nim na ślubach. Ślubniacy używają, więc dla nich ten ekranik to jest bez sensu. Ja bym osobiście widział taki ekranik w ZFC albo w Z5, ZF też, spoko, retro dla influencerów do nagrywania się, pokazywania czym zarąbiste. W Z6 to tak nie bardzo to podchodzi, no ale jak to się mówi, traktuję to jako rzecz nabytą w pakiecie, więc nie mam na to wpływu, więc nie będę się na tym roztrząsał. Idzie to przeżyć wraz z ZF. Mam, korzystam, lubię ten ekranik zabezpieczony, on jest u mnie cały czas schowany do tyłu. Problem się zaczyna, jak chcę sobie z góry czy od dołu zrobić zdjęcia, bo ja zazwyczaj robię zdjęcia w Wildlife Z9, więc ekranik do góry, to dla mnie jest rewelacyjne. No ale z tym ZF-em go traktuję jako właśnie takie aparat dla mnie, na spacery, nawet może do vlogowania poćwiczę i ten ekranik wtedy mi się przyda. Także tak, tutaj po prostu trzeba odróżniać sprzęt, do czego się używa i wtedy pod te kryteria dobierać sobie odpowiedni sprzęt. ZF też jest świetnym aparatem, ale Z6 III jest rewelacyjnym aparatem moim zdaniem. Już w końcu to, co ślubniacy chcieli dostać, oprócz tego ekranika. No ale nie można mieć wszystkiego. Wszystkim się nie dogodzi. Influencerzy będą zachwyceni. Mimo, że dla nich jest bardziej ZF, bo jest bardziej taki retro, taki bardziej stylowy. Oni tak trzymają się, tak grywają. Nie trzymają za ten grip, tylko tak trzymają. A z tym pack desing, czy jak tam jest ten grip, można dokupić. Ja dostałem za darmo w zestawie z Nikonem ZF. Tak jest rewelacyjny. Aparat jest rewelacyjny. AF powinien działać lepiej niż ZF, dlatego że matryca szybciej odświeża. Rewelacyjnie moim zdaniem, że jest nadal 24 miliony pikseli, nie 32, bo to bla 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 bla. Ci, co używają tego profesjonalnie, klient docelowy aparatu Z6 III jest ślubniakiem i robi reportaże, więc dla niego 24 miliony pikseli jest rewelacyjnie, ma mało szumów. Taki Z8 jest katastroficzny pod tym względem, bo jest dużo szumów. Ludzie z Wildlife'u mają wtedy lżej, powiedzmy, bo mogą coś wyciąć, no ale nie wiem, czy to jest tak jak na przykład, no nie wiem, czy to jest argument, dlatego że w Wildlife'ie często mamy kiepskie warunki, mamy ciemno, oczywiście nie w Australii, nie gdzieś tam w Stanach
Ameryki, gdzieś tam po południa, tam jest dużo słońca na przykład, także tam nie mają tego problemu, ale na przykład ja w Irlandii Północnej mam taki problem straszny z tym ISO i 25600 to jest dla mnie, powiem tak, mało trochę. U mnie, w moich warunkach geograficznych, takim ISO jest właśnie takie idealne, jest Z6 2, Z6 3, ZF, dlatego że na przykład ja często robię na ISO 18000, bo mam takie warunki. Zimą naprawdę jest bardzo ciemno i nie da się. Przy portrecikach to już nie ma znaczenia, no bo wiadomo, przy portrecie w studio to lepiej jest mieć więcej megapikseli, a niekoniecznie wysokie ISO, bo doświetlam lampami, także jest rewelacyjny. Ogólnie rewelacyjny aparat. Pod moimi strzechami nie wyląduje tylko dlatego, że go nie potrzebuję po prostu. I to jest jeden powód. Naprawdę, jakbym robił śluby zawodowo, to bym go kupił. Znaczy nie, ja bym kupił drugi Z9 albo ewentualnie Z8, bo klawiszologia. Także, ale jakbym był takim typowym ślubniakiem, co miał Z6 i Z6-2, to na pewno kupiłbym Z6-3. I kupiłbym go jak najszybciej po prostu, bo to jest sprzęt do pracy, ma mi ułatwić, w końcu macie ten AF rewelacyjny, wyższe ISO, jak to się mówi, wszystkie guziki jakie mieliście, szybszą matrycę, więc spokojnie na elektronicznej można robić w kościele, więc moim zdaniem sprzęt będzie rewelacyjny. EV jest większy, jest też ten stabilizacja do punktu AF, czyli każdy aparat jak ma oś matrycy w środku, to stabilizuje tak obraz, a jak macie ten do punktu AF, jak używacie skrajnego punktu AF, to wtedy tak używa stabilizacji, że nie centralnie, tylko do tego punktu po prostu. Tak, macie taki ten, to on do tego punktu stabilizuje, gdzie macie AF akurat używacie. Być może to jest problemem, że niektórzy, tak ja też zauważyłem, ale to dopiero jak mi powiedzieli, że jak zwróciłem uwagę, że jak szybko wziąłem aparat, tak na przykład gdzieś się odwrócić i naciskałem po prostu spust migawki do połowy i aparat zaczynał łapać AF, to tam było takie szatkowanie ekranu, moim zdaniem to jest spowodowane stabilizacją, bo próbowała dostosować po prostu taki bardzo szybki ruch, próbowała dostosować mi, no, tę stabilizację do punktu, gdzie ostrze. Mam tą funkcję włączoną, więc spróbuję ją wyłączyć. Natknąłem się na to dzisiaj, tak natknięcia dostałem, że może to jest spowodowane tym takim szarpaniem, że mamy włączoną tą stabilizację do punktu AF, a może jak włączymy ją centralnie, żeby chodziła tak standardowo, jak na przykład Z6-2 albo w Z8 czy w Z9, to tego tak nie będzie, choć Z9 też, jak tak zauważyłem, ale jak się musiałem skupić, że jak biorę, podnoszę aparat na przykład z 70-200 Sigma przez FTZ-a i włączałem spust do migawki, automatycznie do połowy spust migawki, żebym włączał, czy on, to też było to takie szatkowanie, wiecie, ale to jest przy stabilizacji. Jak będziemy przenosić stabilizację w tych Z-kach, Z9, Z8 czy w Z6 i po prostu wiecie, normalny typ nie spory, będziecie mieli dynamiczną scenę, na przykład jak w Wildlife, to tam jest takie przeskakiwanie, takie szatkowanie właśnie, blackout się robi i takie szarpanie właśnie wizjerem, obrazem wizjerze i to właśnie spowodowane pracą stabilizacji. Więc ja bym tutaj upatrywał się tego błędu. To takie krótkie naganie z samochodu, uciekając na córkę. Dzisiaj ja ją odbieram do domu. Już idzie, także cześć, trzymajcie się i do usłyszenia.